Specjalne wydanie politycznego podsumowania tygodnia. W naszym przypadku to chyba 40-lecia sprzed kościoła pod wezwaniem Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj państwo wiecie świetnie, podwójna rocznica, bo 40. rocznica uprowadzenia w konsekwencji zamordowania, zamęczenia księdza Jerzego i Dzień Papieski, czyli dzień, w którym Jan Paweł II został wyniesiony na stolicę Piotrową. Są z nami pan marszałek Józef Zych, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej z drugiej kadencji, honorowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan marszałek senior Antoni Macierewicz, Prawo i Sprawiedliwość, i Piotr Ikonowicz, Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Gorąca dyskusja przed krótką przerwą. Żeby troszkę zmoderować tę dyskusję, może wysłuchamy fragmentu wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jak pan prezydent widzi to, co się dzieje, no, w polskim wymiarze sprawiedliwości, bo wszyscy chcieliśmy 40 lat temu również sprawiedliwej Polski. Zobaczmy ten fragment. Dziś w wolnej, demokratycznej, suwerennej Polsce ci sami ludzie chcą weryfikować młodych sędziów i zmuszać ich do wyrażania czynnego żalu. Doskonale zdają sobie sprawę, a w gruncie rzeczy być może liczą na to, że w ten sposób złamią tym sędziom kręgosłupy, a tym samym na zawsze zniweczą ich niezawisłość. Wstyd i hańba, proszę państwa. To jest wstyd i hańba. Kiedyś zabrakło odwagi do rozliczenia sędziów komunistycznych, a dziś chcecie łamać kręgosłupy sędziów wolnej Polski. Nigdy się na to nie zgodzę. To był głos prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, pan marszałek Józef Zych. Pan marszałek chciał się tu gorąco odnieść do gorącej dyskusji, bardzo proszę, ale też no, głos pana prezydenta jest głosem ważnym, tak? Również dla tych, których zawsze krytykuje. Powinien być głos prezydenta każdego. W Polsce powinien być znaczący. Natomiast proszę pozwolić, że odniosę się do wypowiedzi pana posła Ikonowicza. Otóż chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że bardzo się cieszę, że obaj rozumiemy, w którym miejscu my jesteśmy, przed czym my jesteśmy. I proszę państwa, chcę powiedzieć, lewicowiec i jeżeli chodzi o PSL, trochę inne mamy zasady, a jednak myśmy serdecznie się dziś po latach przywitali. O czymś to świadczy, że my rozumiemy, co znaczy działalność polityczna, jak Polacy powinni postępować. Natomiast w odniesieniu do wystąpienia prezydenta, ja uważam, że jeżeli chodzi o wystąpienie prezydenta, każdego prezydenta, ma ogromne znaczenie. Tylko jest jedna rzecz. Jeżeli my chcemy mówić dzisiaj o praworządności, o łamaniu i tak dalej, to my bierzmy pod uwagę cały okres po 1989 roku, a że wymaga to istotnych zmian i naprawy, to nie ulega wątpliwości. Ale panie marszałku, przyzna pan, że mamy do czynienia z sytuacją nową, kiedy władza, prezes Rady Ministrów, publicznie deklaruje, że nie będzie przestrzegał konstytucji. Panie redaktorze, ja mam swój pogląd, ja jestem prawnikiem i całe życie byłem prawnikiem i walczyłem o tą praworządność, o to, żeby organizacje prawnicze, mieli coś do powiedzenia w tym kraju, tylko bądźmy szczerzy, niestety wielu prawników złamało te zasady, nie będę mówił w jakim okresie, i nie przestrzegali konstytucji. To jest problem.
Pan marszałek Antoni Macierewicz. Ale to wszystko prawda, co pan teraz mówi, odwołując się do przeszłości, ale żadna przeszłość po roku 89 nie miała takiej skali niszczenia praworządności, niszczenia konstytucji, niszczenia Trybunału Konstytucyjnego, niszczenia sądów, niszczenia prokuratury, niszczenia naszej tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, jak to, co teraz się dzieje. Co więcej, pan premier, którego zastępcą jest pan Kosiniak-Kamysz, publicznie mówi, że on będzie niszczył struktury prawne i że to jest jego, plan. Jego planem jest niszczenie struktur prawnych Rzeczpospolitej Polskiej. Przepraszam, panie marszałku, z całym szacunkiem dla i pana dawnego działania i obecnego zaangażowania. Jestem wielkim szacunkiem, ale PSL tak nie postępuje jak pan. Ale formacja komunistyczna, lewicowa, czerwona nie postępuje tak jak pan teraz deklaruje. Ci, którzy rządzą, niszczą państwo i naród polski i ich kościół i kościół katolicki. Taka jest rzeczywistość. Chciałbym... I to bardzo trafnie sformułował pan prezydent. To nie jest mój pogląd. To jest rzeczywistość, ale... którą zdefiniował prezydent Rzeczypospolitej. Ja tylko krótko, panie redaktorze, proszę wybaczyć. Pierwsza rzecz. Chcę oświadczyć, że każdy, kto łamie konstytucję, będzie moim przeciwnikiem w sensie prawnym, przekonań i tak dalej. Ale proszę nie łączyć wypowiedzi premiera ze stanowiskiem Kosiniaka. Wicepremiera? No. Wicepremiera? Ale ja nie będę... No nie, to nie jest to samo. Ja bardzo bym prosił... Piotr Witonowicz. Premier jest podporządkowany premierowi. Piotr Witonowicz, o tych sędziach, o których mówił... Nie, znaczy ja powiem to, co chcę powiedzieć, dlatego, że ja myślę, że nie będziemy dzisiaj... Staram się nie włączać w ten bieżący spór polityczny, bo to jest niedobra chwila na to. Tak. Natomiast niewątpliwie podsumowanie 40-lecia jest ważne. Otóż zacznijmy od tego, że kiedy się w czerwcu 89 roku odbywały wybory, to my właśnie z tego środowiska, z Huty Warszawa, z Solidarności 80, z grupy, która potem utworzyła Polską Partię Socjalistyczną, myśmy szli w pochodzie, skandując wolne wybory, a nie pozory. Bo efektem tych pozornych, a nie wolnych wyborów była większość komunistyczna w Sejmie, która jak złota rybka wszystko klepała Balcerowiczowi. I problem konstytucji polega na tym, że jeżeli zmieniamy ustrój, to trzeba najpierw zebrać konstytuantę i stworzyć przesłanki i zasady. A dzisiaj trzeba nową konstytucję uchwalić. Czekaj do końca. Ale najpierw rozgrabiono bez konstytucji, bo ta mała konstytucja nikogo nie interesowała, rozgrabiono majątek narodowy, a potem uchwalono konstytucję, jak już nie było co zbierać. I to, ja zasiadałem w tej... A kto to zrobił? A kto to rozgrabienie zrobił? A jaka była rola pana Donalda Tuska w tym działaniu? To zrobili wszyscy, bo niestety ponad społeczeństwem, ponad ludźmi pracy, zablokował. Niestety elity Solidarności dogadały się z elitami PZPR kosztem ludzi pracy w Polsce, dlatego nas zlikwidowano przemysł. Ale to jest jakby moje zdanie. Ale co dzisiaj nie ma nic wspólnego z tym. Mówmy o papieżu. Proszę nie atakować całych elit Solidarności. Nie całych, mówię o elitach. To była część wiadomo, informacji. Kto siedział przy okrągłym stole i wiadomo, co tam ugadali. No. Zgadza się. Z jakiegoś powodu Jana Józefa Lipskiego z PPS do tego stołu nie zaproszono, bo by tego nigdy nie klepał. Wszystko się zgadza, ale trzeba pamiętać, że to morderstwo, ten dramat, ta straszliwa zbrodnia, której rocznicę dzisiaj przechodzimy, mamy, ta zbrodnia miała właśnie ten cel, doprowadzenie do takiej sytuacji, którą trafnie... Pan marszałek Józef Zych słusznie przypomina o postaci świętego Jana Pawła II. Pan marszałek jeszcze przed programem opowiadał mi, że Ojciec Święty miał zupełnie inną wizję Polski w Europie, Polski w Unii Europejskiej. Panie marszałku, jak to było? Bo pan miał wiele spotkań ze świętym. Ja miałem 13 spotkań udokumentowanych, bo to były najważniejsze momenty
i były spotkania tylko w cztery oczy, były z udziałem przedstawicieli episkopatu, wówczas watykańskich przedstawicieli, ambasadora. Jedna rzecz, papież bezwzględnie, ja pomijam te funkcje kościelne, miał na względzie dobro Polski, doskonale orientował się i ja od papieża wtedy wiedziałem i czytałem kopię listu, jakie on skierował do Breżniewa, o czym się nie pamięta, że on uratował Polskę między innymi przed tym, że Ruski nie zdecydowali się na interwencję w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, papież uważał, że Polska jako państwo katolickie wniesie bardzo ważne wartości, bo myśmy ciągle mieli, do Europy, która laicyzowała się. To ewidentnie widzimy. I wiedział, że bez wejścia Polski do Unii Europejskiej, no to byłoby dla Polski nieszczęście, dlatego popierał to stanowisko. Ale popierał nam tam z misją do tej Unii Europejskiej, no, do tej Europy. Tak, ale to trzeba pamiętać, jest 29 wystąpień papieża na temat roli Polski, wejścia do Unii Europejskiej i do NATO. I jeżeli przeanalizujemy jego wystąpienia, to wiemy, jak papieżowi ogromnie zależało na tym, bo on wiedział, że jeżeli nie będziemy w Unii Europejskiej, to będziemy na marginesie. I papież, jeżeli już mówimy o tym, bardzo zależało mu na konkordacie, bo cały świat patrzył. Proszę bardzo, mają rodaka papieża i zwłóczą przez 6 lat z ratyfikacją konkordatu. To był problem bardzo istotny i wreszcie, jeżeli chodzi o konstytucję, papieżowi zależało poza wszystkim na pewnych wartościach, na rodzinie, na ochronie tej rodziny, na równości wyzwań. Przecież on nie mówił o tym, że tylko rzymskokatolicy mają mieć przewagę. A więc był to człowiek przede wszystkim światły, który widział cały świat, a w tym świecie pokoju widział miejsce Polski. To jest jego ogromna Ale rzecz zamiast. Właśnie polegała na tym. No. Ma pan absolutnie rację. Ten opis wielkości Jana Pawła, świętego Jana Pawła II jest bardzo trafny. Dramat polega na tym, że to była inna Unia Europejska, a obecna Unia Europejska robi dokładnie właśnie to, co święty Jan Paweł II uważa za fundament ludzkości, za fundament nie tylko Polski i nie tylko Europy, ale w ogóle istnienia ludzkości. Tymczasem Unia Europejska niszczy teraz człowieczeństwo, niszczy teraz praworządność, niszczy teraz chrześcijaństwo. No, skoro trzeba już mieć tego pełną świadomość. Jeżeli pan, a nie wierzę w to, jestem przekonany, że pan rozumie, co robi pani von der Leyen. Myślę, że pan naprawdę wie, co to znaczy, jeżeli wprowadza się ideologię, która ma niszczyć rodzinę, która ma niszczyć seksualność, która ma niszczyć człowieczeństwo. Myślę, że pan to znakomicie dobrze wie. Panie redaktorze, tego nie mogę pozostawić. Proszę pana, jeżeli chodzi o naszą wiedzę o Unii Europejskiej, to ja myślę jednak, że mamy różne poglądy i różne doświadczenia. Ja nie chciałbym oceniać. Natomiast zmiany, jakie zachodzą, to w wielu przypadkach ja też mam co do nich wątpliwości, ale nie można powiedzieć, gdyby nie ta Unia Europejska, w której znaleźliśmy się, to trzeba powiedzieć, że mielibyśmy wiele problemów. Trzeba bronić interesów Polski. Ale nie mielibyśmy Polski, takiego Polski. Problemu, jaki mamy teraz. No, mamy bronić interesów Polski. Okay, i to jest podstawowe. Piotr Ikonowicz, bo Unia Europejska staje się bardzo aktualny swój polityczny. Pozwolisz, zadam pytanie, bo Unia Europejska staje się Unią oligarchii. Unią, która nie jest nastawiona na szczęście i dobrobyt szarego człowieka. Znaczy, ja ci powiem, no, ostatnie zalecenie Unii Europejskiej, właściwie dwa. Pierwsze, ustawa o sygnalistach. To znaczy ktoś, kto powiadomi o tym, że się źle dzieje,
to nie jest chroniony prawem, tak, że ktoś łamie prawo. I co się okazuje, że w polskim Sejmie rządząca koalicja wyjęła z tego ustawy o sygnalistach ochronę w miejscu pracy, czyli to, co najważniejsze. I wtedy słusznie minister pracy powiedziała, że no, polskiemu Sejmowi i rządowi bliższy jest dobrostan świń niż polskich pracowników, tak? Ale sygnał szedł z Unii, dobry sygnał. Drugi sygnał dobry z Unii i to jest jeden z kamieni milowych. Ozusowanie umów śmieciowych, żeby człowiek, który świadczy pracę, a zmuszają... A pakt migracyjny, Zielony Ład to są dobre sygnały z Unii, bo ten Zielony Ład uderzy najmocniej w jednych ludzi. Chciałbym się też odnieść do spuścizny papieża, bo my socjaliści bardzo uważnie czytamy encykliki papieskie i ja chcę powiedzieć, że jak papież tu przyjechał z pielgrzymką i tłumaczył ludziom swoją cyklikę Laborem Exercens, to to było wezwanie do buntu i do upodmiotowienia ludzi pracy. Myśmy tego słuchali z zachwytem. A kiedy w przededniu publikacji Centesimus Annus, znakomitej, bardzo ostrej społecznie encykliki, która była wydana w stulecie Rerum Novarum, też przełomowej encykliki, no, to chcę powiedzieć, że Financial Times, jaki Wilds napisał, że papież wychował się w komunizmie i ma skomunizowaną świadomość i dlatego taki jest propracowniczy. Więc jakby dla nas ta spuścizna Jana Pawła II jest bardzo ważna, bo ona oznacza postęp społeczny, podmiotowość, a przecież wiadomo, że miliony Polaków w miejscach pracy są mobbowani, są wyzyskiwani, są oszukiwani. I teraz kolejna sprawa to jest sprawa egzekwowania prawa pracy, tak? To prawo pracy nie jest egzekwowane. Tworzenie rynku pracownika, a nie pracodawcy. I mamy sytuację, w której miało być wzmocnienie. Inspektorzy pracy złożyli nowelizację, że była wzmocniona rola inspekcji pracy. I co zrobił rząd? Rząd zalecił oddalenie tej nowelizacji. Czyli nadal będą zaniżane stawki godzinowe. PiS prowadził minimalną stawkę godzinową, a w tej chwili w bardzo wielu zakładach ona nie jest przestrzegana. Płacą połowę tej stawki. I gdyby inspektorzy mieli uprawnienie, to by było... I dlaczego o tym mówię? Niby to są szczegóły, ale od tego zależy ludzka kondycja, a o dobrostan ludzi właśnie, ludzi pracy, o ich godność upominał się papież w czasie wszystkich tych pielgrzymek. Dlatego on powodował upodmiotowienie, a teraz niestety to się kończy. Jakby ludzie pochylili głowy, bo ja jestem z tej solidarności wielomilionowej, kiedy ludzie szli wyprostowani, niczego się nie bali. A teraz ludzie pracy pochylili głowy i właściwie nie mają... Nie, ludzie nie pochylili głów, ludzie przygotowują działanie, które ma doprowadzić wreszcie do odrzucenia tej formacji, która niszczy naród polski. Więc nie jest trafną formułą, że ludzie głowy schylają i poddają się. Tak nie jest. Naprawdę zapraszamy w takim razie na spotkania z robotnikami. Zobaczysz wtedy, jak naprawdę mają pełną świadomość zagrożenia Unii Europejskiej, Donalda Tuska i formacji, ale nie ma związków i nie ma strajków. Ale... Przepraszam bardzo, Solidarność teraz zbiera właśnie podpisy pod tym, żeby nie było Zielonego Ładu, który jest 100 razy groźniejszy. Ale to jest związek zawodowy i ma walczyć o prawa pracownicze. Zielony Ład najgroźniejszą formacją. Jasne. A ocieplenia, globalnego ocieplenia nie ma, wiadomo. No. Bardzo ważne szczegóły, ale istota gospodarki Unii Europejskiej pana Donalda Tuska ma zniszczyć w ogóle... Pan marszałek Józef Zych, bo tutaj są, ujawniają się konsekwencje przyjmowania ryzykownych fundamentów aksjologicznych. Tak, tylko że panie redaktorze, jest jedna podstawowa rzecz. Piotr bardzo trafnie mówił o tych uprawnieniach pracowniczych. Ja jako prawnik pierwsze lata zajmowałem się prawem pracy i go doskonale rozumiem. I o prawa pracownicze to walczyliśmy. Przecież to już papież Leon XIII w swoim wystąpieniu tym, prawda, zwraca uwagę. I tak będzie dalej. Długo jeszcze będzie. Tylko jedna rzecz, panowie. W takiej atmosferze my w Polsce do niczego
nie dojdziemy, bo my dopatrujmy się dobrych intencji, a nie złych intencji. I w tym działalności naszej 40-lecia było wiele błędów, ogromnych błędów, ale to nie oznacza, że my dzisiaj, będąc w bardzo trudnej sytuacji, bo nie jest tak, że nagle dzisiaj się łamie prawo, ja jestem przeciwny naprawianiu konstytucji uchwałami, czymkolwiek, tylko naprawdę szukajmy porozumienia, bo jeżeli do tego nie dojdzie i dzisiaj mój udział, jestem wdzięczny za jedną rzecz, że mogę oświadczyć jako prezes honorowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, że PSL nigdy nie dołożył ręki i nie dołoży ręki do łamania praworządności, praw i zmian przepisów, które szkodziłyby społeczeństwu, które szkodziłyby dobremu pojmowaniu właśnie praw człowieka. Naprawdę ja bym wspaniała deklaracja, tylko gdyby ona została zrealizowana w ciągu ostatnich 9 miesięcy, to rzeczywiście... Jeszcze jedna rzecz. Panie marszałku, pan wybaczy, ale wie pan, gdyby również wcześniej ponad 9 miesięcy nie było różnego rodzaju łamania sytuacji, to nie byłoby. Proszę natomiast wybaczyć, powiem, nie ma porównania. Ale pan jeszcze nie wie, co chce powiedzieć. Jakie były wcześniej w stosunku do tych, które są teraz. Ale te, które są teraz, są wynikiem tych poprzednich. Ale on jeszcze nie wie. Przepraszam, panowie, bo patrzę na zegarek, a jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć. Panie redaktorze, ja doskonale rozumiałem prawników i doskonale współpracowałem z prawnikami z PiS-u, z lewicy, prawicy i nigdy nie mieliśmy ZKN-u. Zgadza się. Ja bym bardzo chciał, żeby marszałek Zych stał się znowu przewodniczącym, a nie tylko honorowym przewodniczącym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszyscy byśmy lepiej na tym wyszli. Gdyby panów były, to by wtedy pan marszałek został czas nam się, premierem Rzeczpospolitej. Czas nam się, tak jak proponowaliśmy, to panu Kosiniakowi... Czas nam się zwolna kończy. Ja chciałem jeszcze zapytać o jeszcze jedną rzecz. O konieczność, o której mówi prezes Prawa i Sprawiedliwość, uchwalenia nowej konstytucji. No bo skoro... wypowiedziano tę konstytucję w sposób oficjalny, to trzeba zawiązać na nowo. My, naród, powinniśmy od nowa te państwo ufundować. Ale to jest oczywiście perspektywa sytuacji, która doprowadzi do zwycięstwa w wyborach prezydenckich i w wyborach parlamentarnych. Przedtem zrealizacja tego nie będzie możliwa. Chyba że na zasadzie dialogu społecznego, co proponuje marszałek Zych. Dialogu społecznego między nami, ale dialog społeczny w ramach milionów ma doprowadzić do wyboru uczciwego prezydenta i ma doprowadzić do wyboru uczciwych ludzi w parlamencie. Ale niezależnie od tego, jak surowo byśmy oceniali obecny rząd, a jest go za co skarcić, to ta formacja, która dzisiaj rządzi, reprezentuje Polskę wielkomiejską. I ta Polska wielkomiejska nie zniknie w wyniku wyborów. I moim zdaniem te dwie Polski, które zostały przez polityków podzielone, ta prowincjonalna i wielkomiejska, muszą sobie podać ręce i zacząć rozmawiać, a my politycy nie powinniśmy być tym przeszkodą. Nowa konstytucja może być... Podajemy ręce, rozmawiamy, coraz więcej uczciwych ludzi decyduje w wielkich miastach. Więc nie jest tak, że to jest konflikt między ludźmi, to jest konflikt między propagandą, to jest konflikt między politykami, którzy formułują taką politykę, jaką pani von der Leyen chce narzucić Polsce, narzucić Europie. Panie marszałku, konstytucję uchwalać, bo po prostu PSL miałby pole do działania ogromne. Tak. Ale jeszcze jedna rzecz. Gdyby dzisiaj Świętego wybrano prezydentem, to i tak nie przewali wszystko, co w Polsce stało się złe. To po pierwsze. Po drugie, proszę panów, nie trzeba, tak jak głośno mówimy i przedtem, i lewica, i prawica, zmieniać konstytucji. Trzeba poprawić.
bo są rzeczy, które wymagają. Ale dzisiaj doprowadzenia... Może trzeba stosować tę konstytucję. Tak, nie dzisiaj, przestrzegać. Najpierw, przestrzegać. Tak. I dzisiaj doprowadzenie do zmiany konstytucji, kto by w Polsce nie zwyciężał, jest mrzonką, jest niemożliwością, bo ja obserwowałem przez 7 lat i uczestniczyłem w tym. I mój podpis jest pod konstytucją. Pod konstytucją, jako przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Tylko w takiej atmosferze, jak jest obecnie, to my do niczego nie dojdziemy. To my zastanawiajmy się, jak rozwiązać podstawowe problemy, jak działać na Unię Europejską, żeby to było zgodnie z naszym interesem i jednocześnie oczywiście wskazujmy na te dziedziny, które wymagają zmiany, a nie tylko powieści sobie zmieniajmy, wyrzucajmy. No nie o to chodzi. Przestrzegajmy konstytucji. To jest podstawa. W pełni się z panem marszałkiem zgadzam, że istotą problemu jest uniemożliwienie łamania, niszczenia obecnej konstytucji i doprowadzenie do tego, żeby ludzie, którzy ją łamią i chcą łamać, odpowiedzieli prawnie za to, żeby po prostu sądy to jasno zdefiniowały i wyciągnęły konsekwencje wobec pana premiera, który nie tylko łamie konstytucję, ale zapowiada, że będzie ją ciągle łamał, tak jak w innych dziedzinach to robi. Ja się zastanawiam. Dlatego, że istota rzeczy, panie marszałku, polega na tym, dyskusja jest bardzo ważna, rozmowy są bardzo ważne, ale bardzo ważne jest też wzięcie jakby odpowiedzialności za tę zbrodnię, o którą dzisiaj przypominamy. Ci, którzy ją popełnili, ci, którzy ją ukrywają, ci, którzy nie pozwalają panu Nawrockiemu doprowadzenie do pełnego zanalizowania tego, kto to zrobił, kto to ukrywał i kto wyciągał z tego konsekwencje. To jest także istotny problem. Istotnym problemem jest bezprawie, z którym mamy do czynienia i niszczenie Polski. Trzeba Polskę obronić. Wtedy będzie można realizować konstytucję. Ja się odpowiedź, ale tylko jest jedna rzecz. Ja jedno zdanie. Ja się tylko zastanawiam, co pomyślałby ksiądz Jerzy Popiełuszko, gdyby zobaczył, że mamy w Polsce dwie główne partie, które zajmują się wsadzaniem siebie nawzajem do więzienia. Tak. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Zestawienie zbrodni, jaką popełnia pan Donald Tusk z niepodległościową formacją katolicką, chrześcijańską formacją jest nieprzyzwoite. Panie redaktorze, nie zamierzam bronić pana premiera z jego wypowiedzi, ale jedną rzecz powiem. Polskie Stronnictwo Ludowe nie uczestniczyło i nie uczestniczy w łamaniu konstytucji. No Piotr, bardzo się cieszę, żeby tak było. Piotr, naprawdę będę to powtarzał panu Kosiniakowi Kamyszowi głośno w Sejmie, żeby naprawdę tak postępował, jak pan chciałem ma cię zapytać o ukaranie. Jestem przekonany, a nie mam tej zbrodni. Nie, no niestety, tej i innych zbrodni. Nikt nie poniósł konsekwencji za zbrodnie przeciwko Polakom w czasie stanu wojennego, ani bezpośredni, bo posiedzieli tam troszkę sprawcy, ani ich zleceniodawcy. Okay, dam przykład, jak ja to widzę. Ja zostałem wezwany przez IPN do zeznania na okoliczność zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, jaką było utrudnianie działalności związkowej mojemu towarzyszowi z PPS i działaczowi z Podziemnej Solidarności Andrzejowi Kowalskiemu z Polaru we Wrocławiu. No, jednak oni mu tam za bardzo nie przywalili, bo oni mu nawet po premii nie pojechali, tylko go wzywali na rozmowę. Ale okej, ja to wszystko powiedziałem i zapytałem panią prokurator z IPN-u, kiedy utrudnianie działalności związkowej przestało być zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu, bo ja jako prawnik ciągle bronię ludzi zwolnionych z pracy za to, że założyli związek zawodowy. Jakby rozwiązujmy problemy teraz, bo ja... Chcieli, żebym ja jeszcze zeznawał... Ale może te problemy są teraz, bo nie ukarano sprawców zbrodni z tamtego. Ale teraz zamordowano na żądanie właścicieli i beneficjentów reprywatyzacji na zlecenie dużego kapitału. Zamordowano Jolantę Brzeską, naszą bohaterkę ruchu lokatorskiego. I co?
i system jest bezradny. Zadeptano ślady i postanowiono ich nie złapać i nie ukarać. Pan marszałek Józef Zyk. To jest prawda. Niestety to się dzieje właśnie. Sprawcy nieopisanych zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. To absolutnie wymagało i wymaga wyjaśnienia. Ja pamiętam. Nawet w sferze symbolicznej nie zostali osądzeni. Wtedy, kiedy zapadły te wyroki niskie, to myśmy w środowiskach prawniczych dyskutowali nad tym, a wtedy byłem członkiem Zrzeszenia Prawników Polskich, że jak można było w ten sposób postępować. Ale widzimy, co to znaczy polityczny wpływ na sądownictwo. I chcę jedną rzecz powiedzieć, że oczywiście gdybym wiedział, panie redaktorze, że będzie taka dyskusja, to bym miał obawy, czy powinienem uczestniczyć. Ale dziś jestem panu wdzięczny za jedną rzecz, że mogę pokazać publicznie, jaka jest rola Polskiego Stronnictwa Ludowego, które nigdy i doznawało oczywiście ruch ludowy po wojnie, zbrodni na działaczach i tak dalej. A więc jest zupełnie co innego i Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy, nigdy nie przyłączy się do łamania praworządności, niszczenia chrześcijaństwa i tego wszystkiego, co stanowi istotę naszego narodu. Panie marszałku, no może wytłumaczmy różnicę. Panie marszałku, różnicę między zemstą a rozliczeniem zbrodni. Bo nierozliczona zbrodnia rodzi konsekwencje nieuchronnie. Dokładnie tak jest. Można przywołać przecież takich funkcjonariuszy, na przykład jak pan Dukaczewski, prawda, który działał zarówno wtedy, jak i działa niesłychanie intensywnie obecnie, rozwijając działalność tamtych funkcjonariuszy i odgrywanie przez nich fundamentalnej roli. Sytuacja, w której się mianuje funkcjonariuszy pracujących ze Związkiem Sowieckim i z Rosją dzisiaj jako głównych ludzi, jest po prostu zdradą Polski i trzeba ratować Polskę. To nie jest zemsta, to jest ratunek narodu polskiego. Jeżeli nie będziemy definiowali jednoznacznie, powtarzam jeszcze raz, znakomicie zrobił to pan prezydent kilka dni temu, jeżeli nie będziemy jednoznacznie definiowali tej sytuacji, to będziemy działali na szkodę, będziemy działali przeciwko przekazowi, jakie formułował od 1982 roku do 1984 roku święty ksiądz Jerzy Popiełuszko. Z tego też musimy sobie zdawać sprawę. Jego przekaz był przekazem katolickim, ale i niepodległościowym, a działalność obecnego rządu jest antykatolicka i antyniepodległościowa. To jeszcze jeden wątek poruszony przez pana prezydenta w orędziu uroczystym w Dniu Papieskim. Notabene to jest wątek paktu migracyjnego. Panie marszałku, rzeczywistość była taka, że premier Donald Tusk musiał znać konkluzję szczytu Rady Europejskiej wcześniej i wiedział, że będzie się musiał zgodzić na przyspieszenie wprowadzenia paktu migracyjnego, dlatego urządził jakiś taki spektakl dotyczący rzekomego zawieszenia prawa do azylu. Nikt tego nie rozumie, kto czytał parę ustaw w życiu. Panie marszałku, jak pan na to patrzy? Panie redaktorze, po pierwsze, proces migracji nie jest procesem nowym. Pamiętamy swego czasu, że wypowiadał się w tej sprawie przecież prezes Kaczyński. I ja widzę wspólne problemy związane z tym, że wymaga to bezspornie uregulowania. Tylko jest jedna rzecz, że nie można przypisywać w każdym przypadku, który służy ochronie, jeżeli popełnia się nawet błędy, złej woli. Nie dopatrywałem się poprzednio i nie dopatruję się. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że mamy interes narodowy. Widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o tą granicę. I no, ja nie mogę uwierzyć nigdy w złą wolę polityków, a już w ogóle w taką wolę, która mogłaby szkodzić Polsce i polskiemu społeczeństwu. Ja przeżyłem wiele rzeczy i pamiętam również różne wnioski o Trybunał Stanu, przeciwko którym głosowałem, bo uważałem, że pierwszą rzeczą jest prawo.
i nie wolno dopuszczać do łamania. I też po stronie premiera Tuska, no nie dopatrywałbym się aż tak złej woli. Uważam, że trzeba bardzo ostrożnie z wypowiedziami, że trzeba bardzo głęboko analizować, ale nie możemy przypuszczać, oczywiście, i dopuścić do tego, żeby były jakiekolwiek działania na szkodę Polaków. No, ale fakty są takie, 49, panie marszałku... ...które są realizowane przez pana Donalda Tuska, są... Panie marszałku, Piotr... Panie redaktorze, nie wiem, czy będzie zadowolony z tego powodu, ale muszę w tym momencie powiedzieć, jeżeli chodzi o problem Kościoła. Tak, ja w poniedziałek mam spotkanie z sekretarzem Episkopatu Polski. Polskie Stronnictwo Ludowe rozważa z wszystkich stron, jak rozwiązać przede wszystkim. My mamy na uwadze tą część polskiego społeczeństwa, które wierzyło, wierzy i ma prawo do wyboru, czy chce, czy nie chce, ale są wartości, których nie wolno nawet. Pakt migracyjny, Piotr Ikonowicz, bo fakty są... są politycy antypolscy. Fakty są takie, że 49 ośrodków integracji cudzoziemców, zgoda premiera Tuska na przyspieszenie paktu migracyjnego, co oznacza no, zalew, wlanie się tutaj w sposób niekontrolowany. Ja powiem tak, po pierwsze ludzie z różnych krajów, obecnie przyrasta liczba Argentyńczyków, Kolumbijczyków i ludzi z Nepalu. Dlaczego? Bo są potrzebni polskiej gospodarce. I oczywiście... No nie, ja o tym mówię. Ja chcę powiedzieć, że zarówno papież Polak, jak i Jerzy Popiełuszko zgodziliby się ze mną, że żaden człowiek nie jest nielegalny. Ale są dwie różne... Ale dobra, mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć? Ja chcę powiedzieć tak, za chwilę, że na pewno z naszego punktu widzenia będzie lepiej, jeżeli ci ludzie będą tu napływać w sposób kontrolowany i zgodny z również ale naszymi potrzebami. Ale przez kogo kontrolowane? No przez Unię Europejską. Przez polskie państwo. No nie, właśnie tak, nie. Mówi się tyle o pomaganiu na miejscu. Dlaczego nie rekrutować imigrantów tam, skąd oni i tak przyjeżdżają? Tak, to jest po pierwsze. I zgodnie z ich zawodowym zapotrzebowaniem, zgodnie z tym, jak mogliby się szybko zintegrować. Bo jest cała masa, nie wiem, lekarzy, palestyńskich, 60% tych ludzi, którzy przyjeżdżają na łódkach, w ogóle nie pracują. Dobra, to są niemieckie dane. W Polsce nie ma gett etnicznych. W Polsce ci ludzie mają w większości być? Pracują. Nie, nie mają i nie będą. Bo Polska na razie nie popełniła tych błędów, które inne kraje. Natomiast chcę powiedzieć o tym prawie... Chcę powiedzieć o tym prawie do azylu. Otóż prawo do azylu wprowadzono po to, żeby człowiek, któremu grozi więzienie, tortury czy śmierć, mógł się schronić w kraju, w którym mu to nie grozi. I zawieszenie prawa do azylu oznacza, że on nie będzie mógł nikomu nawet opowiedzieć, dlaczego ucieka. I to jest zawieszenie praw człowieka. Cofnięcie się o setki lat do tyłu. Minuta nam została, pan marszałek Antoni Macierewicz. Ja chcę bardzo jasno powiedzieć i powtórzyć tę podstawową sprawę, jaka myślę w dniu dzisiejszym przed nami wszystkimi, przed wszystkimi Polakami, a powinna być obecna. Ta zbrodnia przeciwko świętemu, błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszko miała na celu zniszczenie wpływu chrześcijaństwa, katolicyzmu i kościoła na kształtowanie i usilanie, wzmacnianie narodu i państwa polskiego. Taki był cel. Ten cel niestety... Gdy teraz mamy 40. rocznicę, ten cel jest realizowany. Cel niszczenia Polski jest realizowany przez rząd, w którym najważniejszą rolę odgrywa Platforma Obywatelska, ale jest także PSL, jest także formacja lewicowa postkomunistyczna. Są formacje, które zgadzają się,
aprobują te zbrodnie, jakie są wykonywane zarówno w wymiarze prawnym, jak i w wymiarze ludzkim i wymiarze narodowym. Pamiętajmy, że ksiądz Jerzy Popiełuszko był tym człowiekiem, który właśnie wzmacniał siłę narodu polskiego przeciwstawiającego się stanowi wojennemu, zaczynającemu, mającemu zniszczyć naród i państwo polskie. Dzisiaj przeżywamy znowu to samo doświadczenie i musimy tak samo przeciwstawić mu się, jak wtedy przeciwstawiła się Solidarność. Musimy postawić kropkę. Panie marszałku, musimy niestety kończyć. Ale już muszę taka powiedzieć. Niewdzięczna panie, rola. Panie redaktorze, jest bardzo jedna trudno. Rzecz. Słusznie mówi pan Macierewicz o przesłaniu księdza Popiełuszki i dodam Jana Pawła II, ale oczywiście trzeba zapomnieć, i pan tutaj myli się, wtłaczając to PSL. Bardzo bym chciał, żeby tak nie było i żeby PSL był taki, jak pan marszałek, ale jest odwrotny. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w dyskusji. Pan marszałek Józef Zych, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej drugiej kadencji, honorowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej poprzedniej kadencji i Piotr Ikonowicz, Ruch Sprawiedliwości Społecznej i osoba zaangażowana w opozycję solidarnościową w czasach stanu wojennego. To jest studio specjalne. Jesteśmy tutaj do późnego wieczora z państwem tutaj stąd, sprzed kościoła Stanisława Kostki w Warszawie. Będziemy dla państwa relacjonować przebieg dzisiejszego marszu, mszę świętą. Zostańcie państwo z Telewizją Republika. Teraz zapraszam na serwis informacyjny.